Tak. Jest okej? Okay? Ustawione? Tak. Tak. Słuchaj, dobra. A jeszcze Wi-Fi trzeba włączyć. A no tak. Tak. Jak go? Jest lepiej wtedy. Let's go. No. Zaczęło się. Wow. Zaczęło się. Jesteśmy online. Nie wierzę, że do tego doszło. W sensie, tak, ten projekt to... dorastał długi czas. Naprawdę. Tak, tak. Proces nadal trwa. O. O, telefon. Kto? Kogo to? Mój. Prawo. Dobra. Nie, szanujemy widzów. Tak. Halo. A. Co? Tak, ale jestem trochę zajęty. No. O. Dobrze, to się zgadza. No. Cześć. Widać swoje poszanowanie tak. Do tak. Osób słuchających. W sensie brak. No. To był twój pomysł na rozpoczęcie? Nie. To nie tak miało się zacząć. Chciałbym rozpocząć to trochę inaczej. Tak. Jakby nie za późno. Nie za późno. Stanisław? Tak? Proszę. Wiesz, możesz robić co chcesz, tak? Żyjemy w kraju, który jest demokratyczny. Masz prawo do własnego zdania. Ale proszę... Nie dotykaj, kurwa, mojego świętego grzyba, dobra? To jest jakieś nawiązanie, którego tak. To jest to wprowadzenie. To jest ten moment, w którym otóż. My cię musimy wprowadzić ten temat. My z Maciejem już jesteśmy tak, jesteśmy trochę intu. Tak. Otóż. Jest pewna postać na YouTube. I nie jest to grecki filozof. Nie jest grecki filozof. To jest ważne określenie. Mimo że nazywa się Sokrates. Tak. Otóż ten człowiek. W ogóle ja zainteresowałem się tym tematem przez tego człowieka, ponieważ zobaczyłem jego filmik, dość popularny na YouTube już teraz. Wezmę nazwę to trochę wulgarniej. Wpierdalam surowego muchomora. I ten gościu zjadł muchomora. Zjadł muchomora, ale to nie jest zwykły grzyb, to jest święty grzyb. Amanita muscaria, czyli muchomor czerwony. Przez przypadek dokopałem się do grzybowej grupy na Facebooku, do której dołączyłem. Nazywa się ona Amanita muscaria soma. Znalazłem tam bardzo dużo ciekawych rzeczy. Wyobraź sobie, że w Polsce istnieje community składające się z kilku tysięcy osób, ludzi, którzy jedzą muchomory. Opisują swoje wrażenia, tak, jakie dostarcza im zatruwanie się grzybem. Tam jest kilka tysięcy osób, które... Jakby wiesz, ty mówisz na to muchomor, grzyb trujący? Nie, na nic to jest świetne. Ty mówisz na to ćpanie? Nie, to jest doznanie psychodeliczne. Doznanie psychodeliczne. To wszystko jest bez różnicy. Wszystko jest TSM interpretacja. Tak, wiesz, to nie gwałt istnieje, tak? To jest seks z przyjemnością dla jednej strony, tak? Każdy trochę wypiłbym coś z cytryną. Na szczęście mam swoje potężne słowiańskie pazury. Nie mogę obrać cytryny pazury. Tak. To jest jeden z filmów Sokratesa. To wybita jednostka. To jest dobry człowiek. Tak. I chciałbym poczytać trochę właśnie z Amanitki, z mojej grupy ukochanej. Widzę, że przygotowałeś się. To może ja poczytam trochę kilka tytułów filmów. Tak, Sokratesa. Może zacznijmy od tego. Może zrobimy cenę po całych tytułach. Tak. Proszę sobie wyobrazić. Kopie w ziemi pazurami. Powędrówka daje szczęście, nie jej cel. Jejks. Kolejny tytuł. Pazury, paznokcie. Obieram nimi cytrynę. Gwiazdka. Odwaliło mu konkretnie. On już ma swojego montażystę, tak, który za niego wpisuje właśnie tytuły. Tak, jak już są gwiazdy, to już jest popularny. Tak. Człowiek opiera swój kanał na swoich paznokciach. Tak. Nie. Ale... Bardziej na grzybach, tak. Ale... I na życiu jako wędrówka. Tak. Nazywa się też czasami Jezusem. Przykład Jezus stoi w lesie i naśmiewa się z ludzi pędzących za życiem. Po prostu on nic nie robi. Stoi w lesie, na skraju lasu, widzi autostradę, stoi i śmieje się. Po prostu nic nie tłumacząc, śmieje się. I tyle. Maciej, wychodzisz z kadru.
Oj, przepraszam. No. Musiałem się pochylić lekko. No, dobra. Jestem sytuacja ogarnięta. Tak. Dobra, poczytam trochę rzeczy. O, fantastycznie. W sensie mam... O, fantastycznie. No, wszedłem w jakiś losowy post, gdzie ktoś wstawił kurwa no, takiego białego grzyba, nie przypominającego nic. W sensie, słuchaj, wyobraź sobie jakiegoś ducha kurwa z Silent Hill'a, czy z czegoś tam, kurwa, coś pojebanego strasznie, no, w sensie, masakry, coś strasznie pokurwionego, nie? I gościu to wstawia, co to jest i czy to jest jadalne. A jak ktoś, inna osoba mu podaje nazwę i mówi, pewnie, pyszne. A to w ogóle by się pomyślał, że to grzyb nawet jest. Ja wiesz, miałbym się jakby zrobił koniec, zrobił ten post, po czym edit jednak nie jest. Nie, ale już wiesz, ale w tym momencie już jest zdjęcie profilowe szale na Facebooku. No i teraz przyszedł czas na wiadomo co. I gościu wrzucił to chyba gołąbek jakiś i wysłał zdjęcie kurwa mu humora, nie? Jakiegoś brzydkiego grzyba, co wygląda jak nie mięso. I tak pamiętasz? Tak. I ja tak wow. No, gołąbek nie przypomina to gołąbka. A ktoś mu odpisuje, gołąbek wymiotny. Wow, podaję mu dokładną nazwę tego grzyba. Po jednym zdjęciu. Ten gościu, kolejny gościu odpisuje, psi grzyb jak nic. Co? No, psi grzyb jak nic, nie? Gościu pisze, uwaga, tamten poprzedni mówi, co to jest psi grzyb? A ten mu odpowiada, inaczej gołąbek wymiotny. Jaki troll! 200 IQ place. Pierwsze słyszę. Nazwa ludowa. Oj, Wikipedia się kłania. Gołąbek buczynowy. Ale nie zbierałem. Tylko w kaniach gustuje. To jest normalny. Kania, poza tym amanitka. Tak, nic więcej. Chyba i tu wysiedził grzyby w takim razie. Chciałbym, żebyś nie obrażał mojego świętego grzyba, dobrze? Mój cię o to poprosić. Pomyślałem w ogóle o czymś innym, jak powiedziałeś. Morenka podcast. Dobre cukierki masz? Tak, to z tymi cukierkami jest związana ciekawa historia. Tak, to ja... Może Maciej nas... Daj mi się. Nie ratować to dobrze, nie? Chciałem akurat zjeść, możesz opowiedzieć. A, to dobrze, też? A jednego poproszę. Tak, jednego się skuszę, ale nie będę jadł podczas mówienia. To my sobie zjemy już. Fantastyczne kuchy. Uwaga, bo się zakrztusicie. To mogła być wasza reklama. A w sumie to w ogóle nie jest ciekawe. Tak, bo po prostu po imprezie nikt się nie zainteresował tym, co zostało. I bardzo dużo rzeczy przypiliśmy. Zgrzewkę, soków 100% tak dalej. Ja proponuję całego naraz. Tak, jest łatwiej. No jest łatwiejsze dużo. Muszę tak serio zrobić. Chciałeś szota zrobić sobie. Barley wine. W środku jest zagęszczony sok pożyczkowy. To nie jest nic związanego z rzeczami. Dobre? Okay, a jeśli już mówimy o rzeczach smacznych, może przejdźmy do kulinariów. No, bo spaghetti. Bo nie. Raczej, to może za chwilę. Chciałem to... Dzięki, stan. No, szalansko pyknąć tym cukierkiem. No, szalanskie pyknięcia. Czy to twoja specjalność, stan? Czy twoją specjalnością są nonszalanskie pyknięcia? Tego jeszcze nie wiem. Ale wow. Przekonacie się wkrótce. O ja, czuję się zagrożony. No, jak już jesteśmy przy kulinariach i pyknięciach. O, zwłaszcza pyknięciach. Wierzycie, gościa Salt Bay. Fakt, nie. Salt Bay jest takim kucharzem. A, dobra. Który na Facebooku tak, soli bardzo charakterystyczny sposób i napierdala nożem jak ninja. Tak. Ja nie do końca rozumiem jego fenomen. Czy chodzi o te okulary? Chyba tak. Słuchajcie, wyobraźcie sobie tego samego gościa. Mhm. Tego samego, nie? Tylko, że nie ma jeszcze ksywy. I na razie na niego Bay mówią tylko. Nagrywa filmiki na Pornhubie. Tak? Pepper Bay. Wow. Nie soli. Dobra, oglądaj. Okej. Pepper Bay nawiedził mnie wczoraj. Okej. No.
Coś jeszcze mam zapisane, ciekawe różne rzeczy. A, o, możesz mówić pewnie. Tak, ja to ja muszę jakby zaznaczyć notatki. A, bo jesteście w ogóle nieprzygotowani jakby tylko. Właśnie jesteśmy, bo to masz wszystko w swojej głowie. Tak, ja mam wszystko w głowie. Dobrze. A dokładnie nic. O. Mam tematy, których mamy nie poruszać. Czy powinniśmy to teraz poruszyć? Nie, mógłbym najpierw to zobaczyć? To nie na dziś chyba. To pierwsze może chyba. Ja porozmawiam o tym spaghetti. A, dobra. Dobra. Wydało mi się najbardziej takie przystępne. No tak. Bo reszta jest niestosowna. Wy nie rozumiecie. Nie rozumiecie praw, które rządzą światem. Jeśli robicie lasagne, to nie robicie lasagne. Robicie Roblox spaghetti. Tak. Po prostu. Po prostu Roblox spaghetti. Właśnie, przypomniał mi się pewien temat. Tak? Tak, który zaczęliśmy jeszcze zanim pokazaliśmy swoją okłamaną twarz, tą nieprawdziwą, tylko tak, pokazywaliśmy tą prawdziwą, czyli grubasów, którzy zamawiali pizzę 50 i ją zjadli przed chwilą. Nie, jest cały. Co? Kto to? No to my byliśmy. Tak, nie, to... Nie. Dobra, to ktoś inny zjadł. No. I zaczęliśmy temat z dupy. W sensie z dupy tak. I... Pan Maciej. Pana Macieja. Dąbrowskiego. Tak. Tak. To ty zacząłeś. Tak, no i rozmawialiśmy o tym, że na przykład niekryty, no to ja... Czasem to zobaczę, tak po prostu, ale nie jestem w stanie tego wyglądać. Trochę już monotematycznie się zrobił. W sensie monotematyczny tak i też, no, wyrasta się z tego chyba. Tak, to bardzo. No, przekaz jest jakby bardzo... Ja nie wychowawczy tylko może. No, to jest prawda. Ale jakby żarty non-stop te same w sumie. Tak, wiesz. No już nie. Robi się z tego kabaret, kurwa, nie mru. Coś takiego. W ogóle temat kabaretu dla mnie w Polsce jest też nie do końca. Nie. Ja w ogóle nie chciałem oceniać kabaretu, że są chujowe na początku, no. Więc obejrzałem kilka. Potem zobaczyłeś o polską noc kabaretową. Jezus. Stwierdziłem, że na początku sprawdzę, że są chujowe, więc obejrzałem. Ani razu nie miałem nawet szybszego wypchnięcia powietrza. No. Więc są chujowe moim zdaniem. No nie było. No. Więc kabaret, nie wiem czemu ludzie to lubią. Ja myślę, że z dość prostego powodu. Myślę, że albo nie znają, albo nie chcą znać innego humoru. Siedzą w jakiejś swojej strefie komfortu z wieloma tematami tabu i tak dalej. I na przykład Morenki nikt by nie zrozumiał z ludzi na opolskiej nocy kabaretowej. Tak, tak, to prawda, ale to jest... Znaczy ja też nie wiem, że ja mam genialne poczucie humoru, bo specyficzne. Różne, tak. Jakby nie powierzchowne, tak? Ja mam bogate poczucie humoru. Nie mówię, że dobre, bogate. Ale to nie, kabarety to nie jest dobry humor. No co jest z dupą? Tak, jeśli mówimy na temat antyhumoru. To nie jest antyhumor. Nie, mnie bawi. W sensie ja mam problem bardzo duży z dupy. Taki, że kiedyś byłem młodszy i tak dalej, no to oglądałem to tak o po prostu, że. No, bo kiedyś będziesz starszy. Nie sądziłem, że tak będzie. Naprawdę, byłem strasznie zdziwiony, jak kiedy to już się stało. No i z dupy, jak tak patrzę, oglądam nawet te same odcinki, co oglądałem kiedyś. Tak się zastanawiam, czy człowiek kurwa kiedyś dorośnie. W sensie fenomen człowieka około, on ma coś około 40, nie? No musi 30 mieć. Jest. Musi mieć około 40, myślę. Znaczy on jest ma 30 parę, no. 30 parę, nie wiem dokładnie. Ale... tak. Nie, w sensie czy to jest kurwa, tak będzie już kurwa na świecie, że będą tacy ludzie, no nie wiem. No. Ale w sensie to nie jest złe moim zdaniem. W sensie mnie bardzo rozpierdala to. Jak robi humor na poziomie, w sensie typowo często ruchanie, dildo w dupę, kurwa, jebana cipa, dupa chuj, nie? I 5 minut później zabiera zdanie w tematach społecznych, ważnych. O Jezu, kto pobił w tych Białymstoku tych homoseksualistów, to jest w ogóle masakra. Jeden filmik masz taki, że
kurwa, wypada mu dildo na ulicę, a w drugim odcinku mówi, kurwa, że no, masz, kobiety powinny mieć prawa. No, znaczy... Nie, w sensie dla mnie ta postać w ogóle nie jest spójna przez to. Ale moim zdaniem to jest też takie okazanie, wiesz, że masz... Nie jest monotematyczny dzięki temu też i pokazuje, wiesz, że no, to, że jesteś poważny momentami... Znaczy, czy masz schizofrenię? O, co? No, nie, w sensie, to argument. No, mocne słowa. Nie, no, ale to mi, że koleś może robić coś śmieszne rzeczy, ale może być do tego w jakiś sposób inteligentny i mieć logiczne zdanie na temat, różne tematy. Mnie trochę tak uderza mnie sposób przekazywania tego swojego zdania. Znaczy, wiesz, są też za dużo tych takich... Za dużo ruchania, kurwów, tak dalej, to nie jest potrzebne. No czasem nie, czasem mogłoby bez tego się obejść po prostu, no. Żeby to... Lepiej to by brzmiało ten przekaz czasami po prostu. No. Mhm. No, jak parę, ja teraz z dupy już mam tak, że to jest moje guilty pleasure chyba. Tak jak ty mówisz z Nikrytym. A, no. I zapycha czasu często. Po prostu mówię, sprawdzę co się dzieje tutaj, może... Znaczy ja może już muszę się zmienia. Teraz sobie podpalam w tle, nie? Że robię coś i oni sobie mówią po prostu. Czasem słucham ich, czasem nie, ale żeby nie być samotny. Żeby ktoś tam nie mówił. Lepiej odpal sobie nasz podcaścik. Czekałem na nich. Czekałem na tych tak, gości. Ciśni, zawsze chciałem sam siebie posłuchać, jak nie mam co robić. Tak. Marzenia się spełniają. Tak, super. A nie, pana Krzysztofa też czasem mógłby wyobrazić tego. Ciekawe, czy włączyliśmy nagrywanie. Tak, jest bardzo, bardzo zastanawiające. Ja też tak zerkam, czy się nie wyłączył. Nie. Wydaje mi się, że mruga. No mruga to chyba się nagrywa. Wiecie, jak przed chwilą się zestresowałem, jak to powiedziałem. Najpierw. Nie mam zielonego pojęcia. Niesamowite. No, mamy audio, tak? To wow. Tak, mamy świetny mikrofon. Tak, on świetny, widzimy, że audio się nagrywa, więc... To jest w ogóle tak. I super profesjonalne. Przeznaczyliśmy bardzo dużo czasu na to, żeby się nauczyć operować Audacity. Tak. Chce się po prostu przycisk nagrywanie jak włączyć. No, zajęło nam to trochę czasu. Tak. Mieliśmy zacząć 1,5 godziny temu. No, ale troszkę się przedłużyło. Problemy. ASMR robisz? Nie. To trochę tylko. Jak to trochę, tak. Tak. Możesz zaznaczyć, jest ASMR? Jest. Nie, wróćmy do tego tematu z dupy, bo to jest bardzo ciekawy temat. Nie. W sensie fenomen tego kanału jest bardzo taki... Znaczy mi się wydaje, że jakby największe wow było, bo to było coś nowego, że koleś przeklina i mówi jakieś miarę rzeczy i przy tym jest coś zabawny. I ciekawa forma tak naprawdę teraz. Teraz jest już taką normą moim zdaniem. Już nie ma, nie jest to nic innowacyjnego, nic nowego. No, w sensie dla mnie z dupy to jest trochę... Trudno mi znaleźć teraz takiego youtubera, bo kiedyś było ich więcej. Kiedyś to było, teraz to już nie ma. Nie, bo szukam odpowiedniego przykładu, bo to wcale nie jest aż takie łatwe. No, kurwa, to nie wiem się. No, to jest ktoś. Tak, jest to osoba. Jest to osoba. Zacznijmy od tego. Ej, niezłe. Czy chcesz spróbować? Z chęcią to. Tam twój sok pomarańczowy mordeszko. W sensie, z dupy dla mnie okej, w porządku, tylko że to sensowne zdanie dla mnie często równa się z rzuceniem populizmami. W sensie takimi, wiesz, takimi typowymi, typu, nie, to kurwa, tylko że z dodawaniem kurw i chujów oczywiście. Tak, w sensie, nie no kurwa, przemoc jest zła, nie powinno się kurwa bić, ludzie powinni kurwa robić to co chcą. Tylko, że nie, kurwa, krzywdzić innych. No nie wiem, to jest ciężkie. No nie wiem, ja go generalnie lubię pana Maćka. Lubię go oglądać sobie. Nie zawsze się z nim zgadzam też, ale generalnie fajnie, że robi to, co robi. Miło się go słucha, jak się sprząta pokój. I tak wszystko, kurwa, do dupy jest. Tak. Ojej. Fajno. Ale chcę już kurwa tego drugiego. No. Tam to bardziej. A jak to twoje w ogóle? Spróbuj sobie trochę takie... Po barwie widzisz ciemne, ale jest strasznie... Strasznie jest rozwodne. Spodziewałem się więcej, no, jak za tyle pieniążków. Tak. Tyle szekli, które za to dałem. Spodziewałem się naprawdę o wiele więcej.
Jest. No jest, powiem ci... O, być rec. O, dobra. Ale moglibyśmy sobie na przykład zrobić przerwę tak komisji. Nie, nie ma przerwy. Nie ma, to robimy, to jest praca. No pewnie to. Tak, aha. No jak robimy to? Nie, to nie jest tak, że my po prostu siedzimy i rozmawiamy i... Nie, to jest praca. Na to jest praca. To jest praca. Ale skuśnym murzynom w Kenii. To nie jest tak, że ja trochę... spotykam i na to płacę. Ja muszę tu siedzieć i ja się męczę z wami. Męczysz się z nami? Męczę się z nami strasznie. Tak, ja też. Ogólnie, no, nie wiem. Robić tyle innych rzeczy. Jak... No, w sensie, no mógłbym robić cokolwiek innego, nie? Jakby... Nie muszę. Nie, nie muszę tu być. Ale coś czegoś było. No, chyba tak, nie? No, coś ukradliśmy już. Tak. Chyba kradniemy. Wcale nie weźmy całego kontentu. Nie. Tak. Co? Nie. No, właśnie, że nas jest trzech, tak? Tak, nas jest trzech. Tak. I... Jakby to nie oni to zaczęli. To nie oni wymyślili rozmowę. To nie oni wymyślili dialog. Tak. Dialog istniał. Tak. Prawdopodobnie, nie wiem. Prawdopodobnie, nie wiem. Tak. Dopiero się skumałem, że coś takiego istniało, jak posłuchałem. Tak. Ich. Ich. Tak, ich. Ich dwóch. Ich dwóch nas trzech, więc trzymam przewagę. Tak. Tak. Generalnie też szanuję tych dwóch panów. Tak, bardzo. Tak. Jakby, wow. W ogóle jakby odezwali się, że ich plagiatujemy, to bym się ucieszył. Tak, no że wow, ktoś zwrócił na nas uwagę. Dziękuję. Dziękuję. Tak mi wkurwia mechanik Steve. Wow. To było jedyne płynne przejście. To było najpłynniejsze przejście w historii. Panie, porozmawiajmy o tym, bo ja nie otrzymam tego. Nudzę się z telefonem, tak? Wchodzisz w randomowe wideo i jak przejeżdżasz niżej, to są po prostu popularne filmy. Kurwa jebana mać. Ja pierdolę, wszędzie jest mechanik Steve z tymi upierdolonymi łapami. On tak ciężko kurwa pracuje, pije wodę z 5-litrowych but. Nawet nie się chce pić, bo chyba tyle dźwiga jak Mariusz Pudzianowski. Dokładnie. Kurwa smaruje takim gigantycznym olejem. Tak, ile potem jeżdżą i dostaje taką wypłatę tych pieniędzy. Pierdolonych olejem, kurwa cały. Ociera się ten sposób. Ten sposób i tak. Bierz tą butlenia, o, piątkę, odwraca do ryja i do chłodnicy, nie? I tak zapierdla ten mechanik, nie? Tak mnie wkurwia, że fenomen. To jest przegięcie. I zawsze jest ta sama muzyka, przy każdym filmie. Tak. Free. Mógłbym... Mogę odegrać? Tak. Jeśli będziecie teraz udawać mechanika Steve'a w różnych rzeczach, to ja mogę zaraz udawać tą muzykę. Jakby nie ogarniam trenera. Ja go trenera Steve'a, nie wiem czym. Maciej, zagraj to ze mną. Okay. No, dobrze, co mam robić? Robić rzeczy jak mechanika Steve. Robić rzeczy jak mechanika Steve. Co myślisz o fenomenie ASMR, jakby... Ja nigdy tego nie rozumiem. Nie wiem. W sensie... Trochę to dziwne, wiesz, nie, w sensie sama ta rzecz jest okej, okay, ale moment, w którym połowa sławnych ludzi zaczyna to robić, kurwa, uderzając przypadkowymi przedmiotami mikrofonem, staje się trochę dziwna. Jakby ja w ogóle nie wiem, że to jest ten temat, jakby wiem, że to gdzieś istnieje, na czym to polega. Ale jest tyle ciekawych rzeczy do oglądania, do słuchania. Wow, kurwa, jak ten podcast. Ten na przykład. Tak, więc na przykład. ASMR, nie wiem. Nie wiem, czemu. Jak macie, nie wiem. Czy nadal jesteśmy w temacie mechanika Steve'a? Nie, jak to się lepiej gadało po prostu, więc przestaliśmy gadać. No, mniej więcej. Tak, i stwierdziłem, że zrobicie kabareci, który wcześniej obrażałem. Aha. No. No, jesteśmy niekonsekwentni. Jesteśmy... Spierdolej, no co wam mogę powiedzieć. No, mechanik Steve to jest jedna z bardziej irytujących mnie rzeczy. A ja z tym trafiłem na kanał, no grzałem filmików, bo się już nie chciało. Jak koleś nagrywa wszystkie swoje jakby pseudo-vlogi, które trwają od minuty do siedmiu w Żurawiu, w sensie... Wiedźmin! Geralt! Geralt z dźwiga! Słuchaj, on nazwał jeden filmik Geralt z dźwiga wyjaśnia polskie budownictwo! Tak!
pierwszy filmik to było spoko, pokazanie trudnych warunków pracy na budowie polskiej. No, ale tak, każdy następny to ja pierdolę. Co? No, po prostu za kurwa na dźwigu, człowieku. Czy to się nagrywa? Tak, nagrywa, tak, ja to kontroluję spokojnie. No. Aha, okej. Okay. Wow. Ja muszę na to patrzeć, bo ja jestem odpowiedzialny za ten aparat w pewnej części. Okay. Znaczy, ja generalnie zastanawiam się, ja rozumiem, że mógł pokazać pracę na dźwigu, ale ile on ma dużo tych filmików? No, zobaczymy tam ile można mówić, jak jest ciężko na dźwigu. Tak, to jakby, ja rozumiem, że można narzekać, bo pracy narzekają, tak? Tak. Ale, no, są to samo i... Nie no, kurwa. Ile można nagrywać filmików? O dźwigu. O byciu w Japonii. Wow. No fajna ta Japonia. Nie, no ja nie chciałem w żadnym wypadku. Nie, tak naprawdę Geralt kurwa z dźwigu mógłby nagrywać filmy, że jest tak ciężko, gdyby kurwa sam musiał to dźwigać. Nie miał kurwa dźwigu. Nie no, tam ma gorąco tak dalej. No, to nie jest prosta robota. I w sumie mi to nie przeszkadza, bo to jest zabawne, jak widzę taki tytuł. Ja nie wiem. To mógł zmienić pracę, jakby chciał, nie? Różnie to bywa. Niekiedy jest, wiesz. Tak jest ciężko, ale no. No. A jak masz kwalifikacje na operatora dźwigu? No to pracujesz chyba. To pracujesz w dźwigu zwykle. No. Przeważnie. Po co to robisz? Tak, no, przeważnie tak to działa, nie? Czasem. Zwykle. Myślę, że jeszcze nie nadajemy się do tego, żeby wyzywać ludzi, że gdzieś pracują. Nie, no raczej zwłaszcza, nie. Zwłaszcza, że my siedzimy tu i pijemy... Sok! Sajk! Tak, więc ja jestem nie robił. Znaczy jestem studentem, no ale... Znaczy, no to jest równoznaczne po prostu. Tak, tylko student brzmi godniej. Tak, czy ja wiem. Nie, trochę bardziej zwierzęco. Tak. Lepiej brzmi na pewno niż bezrobotny. Nie, ja, nie, no ktoś kogo wyrzuciłbyś z domu. Tak, a studenta... Bo nic nie robi. A studenta chciałbyś wyrzucić z domu, ale nie możesz. Tak, bo jest bo tym dzieckiem sobie... No, coś robi. No. Znaczy, w sensie nie, no. Nic nie robi dalej. No, tylko brzmi, że... Ma status studenta. Tak, to jest jego najważniejsza funkcja w życiu na razie. No, więc ja jestem studentem już no niedługo, więc... Mam jeszcze czekoladki z wódką. Z czym? Z czym? Ja nie biorę. Ja jestem studentem, ja się uczę. Czekaj, trochę się nie znam na językach obcych, czy to jest woda? Woda. Tak, woda. Likwory o smaku wody. Z firmy Mieszko. Mój tak. Kaleszko? Kaleszko, tam. Koleszko? To był pierwszy wódce polski. Fajnie. Tak. Ej, jakby to tak kozacko w środku wyglądało. To wygląda trochę jak rtęć. No. Nie dotykaj mnie. Nie dotykaj mnie tych cukierków. Właśnie sobie uświadomiłem, że... Przez Mieszka są muchery. On przyjął chrzest jakby. Tak. I gdyby nie on, to jeżeli nie byłoby katolicyzmu, nie byłoby mucherów. Wow, nie miałbyś kurwa babci. Nie no, babci by chyba istniały, nie? To eliminuje... Właśnie byś zrobił czystkę etniczną do Mieszka. Co? To nie powiem, że się nie urodziło, więc... Nie powiedziałem tego przed chwilą, tak? Znaczy nie wszystkie babcie to mohery, no. Wiesz, no wszystkie mohery to babcie. Ale tak, wszystkie... Babcie to mohery, to jest ciekawa zależność. No. Stara baby, ja mać prądę. Ja jestem z Poznania już tak prawie, więc ja znam Bonusa, on tak mówi. O, tak. Tak, ja go spotykam osobiście w Poznaniu, bo jak jesteś jakieś miejsca, w miejscu, gdzie jest ktoś sławny, go spotkasz cały czas, tak jest. Tak, to tak działa, że... No, to tak. Ostatnio jakaś koleżanka powiedziała moja, że mieszka w tym samym mieście co Bonus. Wow, ja wiem. I tak, wow, jaki Bonus? Wiem, w jakim miejscu ona mieszka, ale tak mówię, czy pomyli BGC z RPK. I uwaga, w tym momencie ona mówi... RPG. Coś strasznie głupiego, nie RPG. PDF. Tak, pamiętam. Tak, był PDF. Staliśmy, no, tam gdzie mieszka Bonus. No bonus PDF. Raczej bonus. Bonus plik tekstowy bonus. To jest bonus RAR. To jest bonus, który pracuje w korpo po prostu. Tak, to jest jego brat, którego nikt nie zna, bo on pracuje w korpo, wtedy wam bitnie. On jest pod garniakiem i. Tak, i mają jeszcze jednego brata. I jest to bonus RAR. Który ma, wiesz, i, nie, i mówią na niego bez licencji. Tak. Tak.
Tylko nie wiem, czy ludzie kupują, mogą być tego licencją. Ludzie, którzy mają dużo pieniędzy. Tak, zdecydowanie. To są ci ludzie, którzy dają na Wikipedię. Ja nie wiem, czy to on by, kurwa. Szukałem bardzo tego piwa, tego soku. No. Nie, na spoko jest w sumie. Znaczy, zawsze mam wrażenie czegoś tak. Lepsze niż... Chcesz próbować? No, pewnie. Pomogłeś mi, gdy jest taka różna. Podajesz się, znam. Podawaj te. O tak, tak, tak. No, ogólnie smakuje trochę gdzieś tam pomarańczowy, czułem pod koniec tego. Taka skórka. No, taka skórka, no typowo. Trochę taki pomarańczowy był pasma. Na samym końcu. Już myśli? Nie, ono takie jest podobno bardzo. Na początku. Sok nie jest gazowany. Zależy, ten jest. Sobie tak, no. Mamy tam maszynkę do zagazowywania soku. Znaczy, ja bym się nazywał, tak. Ale to był jakiś... Nazywałem to Święcim. Ojej. No, mamy pierwszy odcinek, a już... O Jezu! Pamiętam, że chcieliśmy to upublicznić, tak? Czy my już się narodzimy wszystkim? Jakby... A dzisiaj mecz Polska-Izraela. Całkiem tematycznie. Nie wytrzymałem, że dzisiaj błyszczę. Wow. Całkiem tematycznie. Właśnie myślę, komu jeszcze się naraziliśmy, bo trzeba wyobrazić. Tak. Nie wiem. Słyszałem gdzieś tam z twoich ust padł motyw Kenijczyków. Chyba myślę, że... Nie, ja powiedziałem, że... Coś tam powiedziałem, haha, skośny murzyn. A, użyłeś zaliczenie. Użyłem określenia skośny murzyn. Tak, to jest. A, wiecie, dokładnie do czego nawet. Tak, fan. A, mu możemy się narazić. Nie bać go. Nie ma po nim. Nie. Kto ma wiedzieć, ten wie. No nie ma co poruszać tego tematu. Już został wyczerpany przez pana Kubę. Tak, który nas. Tak. Po prostu to zostało nagrane. Ponad 2 lata temu. Tak, tylko... Kurwa... Społeczeństwo musiało dorosnąć. Nie, no kurwa, było to na laptopie, nie? No. I ktoś mi zajebał laptopa. Ktoś mi zajebał laptopa i słuchaj... Tak mówię, kurwa, gdzie jest mój laptop, nie? Gdzie jest mój laptop? No i chodzę, kurwa, poszedłem sobie do komisu, zastawić telefon, nie? W słabej sytuacji finansowej bez tego laptopa byłem, bo nie mogłem filmików na YouTube rzucać. I patrzę, a na półce ten laptop, nie? Mówię, kurwa, mówię. I tak... No chuj, wziąłem kredyt, wykupiłem tego laptopa, no i jesteśmy. Wow. Nie ma za co. Nie ma za co. Jesteśmy. Tak. No, powiadłbym o panu od skośnych murzynów. Ale nie mówmy o nim, to jest Marcin. Nie mówmy. To jest Marcin. Marcin. To jest Marcin. To jest Marcin. Marcin jest. Marcin jest zjebem. Ale no, nie, żeby nie mówić, każdy Marcin jest zjebem. Tak. Chodzi konkretnie o Marcina. Ten Marcin wie, Musiał. Co wam mogę powiedzieć, no? Dobra, myślałem, że użyliście nazwiska. Nie. Osoby, którą znam. Nie. Ogólnie za głupotę nie powinno się karać, ale głupotą człowiek sam się kara. I to jest bardzo dobry przykład. Znaczy, to jest trochę tak, że jak jesteś bardzo głupi, to się nie ukarasz głupotą, ale nie wiesz, że się karzesz. Tak. No, on nawet kurwa nie wie. No, nie zdaje sobie z tego sprawy. Znaczy, mi się wydaje, że to dużo jego PR... No, nie mówmy o tym przecież. Nie. No oni właśnie nie mówiły. Tak. A, no sobie tak... No dobra. Teraz, kaćmy. Tak, team X przecinamy i koniec. Skaćmy, no. Może z teamu X, może do X Factor. Czekam na drugi sezon, tak? Sex Factor. X, w sensie już jest... Wiesz co to jest Sex Factor? Sex Factor? Tak. Czyli nie X Factor. Sex Factor? Sex Factor. Domyślam się, co to jest po nazwie, ale... Otóż to jest... Tak? Wow. Myślę, że to jest czas na przerwę. Tak? Tak. Powinniśmy coś takiego robić? Nie, chyba nie. Chyba nie. Myślę, że po prostu ten wyjdźmy. Może...
Maciej, weź mi kurtkę. Okej. Okej. Masz otwierać? Tak. Leży tu. Przez część.
ta ciekawsza właśnie podcastu była w tym momencie. A, nie, a włączyłeś nagrywanie już, tak? O, no, w kadrze. Chyba, tak. Tak. Czuję się tak... Poczekaj. O, wiem, o czym możemy porozmawiać. Tak? Tak, ale brakuje nam chyba jednej osoby. Przypominam, że jesteśmy tylko z wielkimi ziomkami, więc ilość jest nieograniczona. Właśnie. Może przegłosujemy to we dwóch. Czy zwykłe ziomki odpowiada ci nazwa? Mi tak, odpowiada. Tak, mi też. Dobra. Mamy przegłosowane. Tak. Nazywamy się zwykłe ziomki. O. Witamy. To jest nasz pierwszy podcastik. No, po prostu sobie siedzimy i rozmawiamy. Jak to się przeważa? Coli? Fajna kola, trochę się pieni. O, masz cytrynową kolę. Chcesz mojej zwykłej coli? Nie, ja nie mogę zwykłej. A, ty tylko cytrynową. Niedobory witaminy C, rozumiem. Nie, bo to masz kolę zero. A. Coś przegłosowali się, jakby nie było? Tak, tak. Nazywamy się zwykłe ziomki. Przegłosowane. Okej. Okay. Maciej, musisz trochę przesunąć aparat. Tak. Okej. Ja ci powiem ile. Możesz krzesło przesunąć. No krzesło. Tyle będzie okej? Okay? Tak. To dobrze. To będzie najlepszy moment na tym nagraniu. Tak. Szkoda, że są same najlepsze momenty tutaj. Tak. To są same ulubione momenty. Tak. Są same momenty. Myślę, że to jest jakieś innowacyjnego, co robiliśmy teraz. Chodzi ci o ten moment, w którym Maciej kurwa zasłonił cały kart swoim ryjem z bliska. Nie, jakby się... Niedostrzonym. Myślę, że nie. Ej, wiecie czego zapomniałem zrobić? Czego? Złapać ostrości. Jesteśmy niewyraźni. W ogóle nie ustawiałem ostrości, więc okaże się... Później. Już będziemy... Jedna z tych ważniejszych rzeczy. Znaczy jedna ważna... Tak. Zajmujemy się później światłem, który tak on jest do dupy. No jest do dupy. Tak. Zwykłe zamglone ziomki. Zwykłe zamaziane ziomki. Zwykłe zamaziane. Zamaziane. Jesteśmy zamazani, jesteśmy zamaziani. To jest chyba jedyny podcast, w którym audio jest lepsze niż filmik. Wow. No. A audio albo wideo. Tak, to audio jest premium tutaj. Tak, tak. Robimy to głównie dla ludzi na pieniędzy. Pieniędzy, no. Tak. Ja chcę być sławny, tak. I zarabiać na tym. Dlatego robimy zaczepki. Tak. Bo chcemy jakby... No... Fajnie. Tak, fajnie. Żeby był duży i... Dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy, tak. No. Fajnie, jak na trzech, to trzeba na trzy. Jakby... No. A co jak zarobimy 4000? Kurwa, to jest niepodzielne. No, dobra. Kto z nas jest najmniej użyteczny? Czemu na nie patrzysz? Ja przyniosłem połowę sprzętu. A no tak. Co zrobiłem ja? Maciej? To... Czekajcie, mama dzwoni. To, mam nadzieję. To... Wypierdamy. Mamo? No to ja już będę wracać. Okej? Okay. Czyli możemy dać teraz 4000. Tak. Dwa wychodzi. Tak. I pół, na głowę. No chyba tak. Zajebiście. Fajnie można było tak dzielić w ogóle. Fajnie by było, jakby można było dzielić 3 na 2. No, bo to trudno jest dzielić 3 na 2. Kurwa, półtora, rzeczywiście. Dobra. No, to nie jest. Są różne trudne rzeczy w życiu człowieka. Tak, są niefajne rzeczy. Możemy zacząć nakrywać sensownie, bo już nie ma Macieja. Aha, tak, właśnie. Teraz możemy przejść do tej inteligentnej tak. Po prostu teraz części podcastu. Popkultura. Tak. O nie, idzie ten knur. Idzie ten kurde. Chciałem powiedzieć coś na skór, ale chyba... Nie, skurczybyk. Skurczaczek. Nie chcę mówić żółtej monety. Skurczybyk. Czy ty właśnie pokazałeś... Nie. A, zalokowałeś markę. Czego?
Przestań krzyczeć. To ma być słuchalne. Jednak audio to jednak też nie jest premium. Dobra, dobra, to jednak też nie jest nasza mocna strona. Chciałbym właśnie, chciałem zmniejszyć kontrast między jakością audio. Teraz wszystko było chujowe. Tak. A to teraz wiesz, po przerwie jesteśmy tolerancyjni. A i to miałoby sens teraz, no. Tak. No. No. No, bo tak, przypomnę się tematy na dziś. Tak, to już jest koniec. Nie. To dopiero początek. Nie mam dopiero początek. Jakieś tematy na dziś? Oczywiście, że mam. Zawsze mam. Tak. I zawsze jesteśmy świetnie przygotowani do tego, co robimy. Tak, zwłaszcza dzisiaj. Znaczy, wiesz, to jest pierwszy odcinek. Wiesz, to jest pierwszy odcinek, jakby... Wydaje mi się, że pierwszy odcinek powinien być taki, wiecie, słabo przygotowany. Nie, nie, masz taki słaby. Taki słaby? Wiesz, aha. Będzie widać nasz rozwój. A i, rozumiem. I bardzo dobrze, że mówisz, że pierwszy odcinek powinien być nieprzygotowany tak? I chujowy. Mhm. Mimo tego, że my bardzo dużo, kurwa, się przygotowywaliśmy na ten odcinek i po prostu chcemy, żeby nie wyszło, że przygotowywaliśmy się, a jest chujowo. Tak. To jest takie przygotowanie do nieprzygotowania się. Ej, tak. My... Może opowiedzmy, jak narodził się w ogóle pomysł na nagranie tego. Ja w sumie nie chyba wiem. Średnio, a ty nie wiesz, Maciek? Chyba średnio trzeźwi byliśmy już wtedy. W sumie to nie za bardzo. No nie, nie, to było... Byliście po prostu nie za bardzo zdrowi. Tak, byliśmy przeziębieni wtedy. No w sumie byłem wtedy przeziębieni. To było luty, od końca tego. Co robisz? Spróbuję nie wydawać. No, ten pomysł się rodzi w lutym już. To jest długi okres czasu. To jest tak, który dziś mamy. 16.11.2019. Tak. Tak, to jest obecna data. Jest godzina 20.14. Podcast. 20.14 podcast. Ludzie rozmawiają. Show. Ej, to jest dobre nazwa mój. Ludzie rozmawiają w show. Tak, ej, yo! To może być to. Tak. Ludzie rozmawiają w show. Ponowne głosowanie. Kto jest za ludzie rozmawiają w show? No, ja jestem za. Ja bym nie dał ci prawa człowieka. Nie chcę praw człowieka. Ale żeby brać w tym udział, musiałbyś je mieć. Więc jeśli chcesz taką nazwę, spoko, ale wypierdalaj. Wow. Jesteś trochę agresywny. Przepraszam cię. Nie, już nie bardzo. To możesz nazwać wszystkie jednym kolorem, prawda? Ludzie! To już okay? Już nagrywamy. A. Dobra. Włącz... Tak, dzień. Staśnijcie teraz. Dobra. Dobra, ale usiądźcie już. Zapraszam. Bez oświetlenia. Nagrywamy... Materiał. Nie, jest. Teraz ci powiem, ten nagrywa lepiej. Tak, okej. Okay. Znowu tego nie wiem. O. Poczekaj. Raz, dwa, trzy. Jo! Siemaneczko po przerwie! Drobne problemy techniczne, ale... Nie przeszkodzą naszemu specjalnemu odcinkowi. Pierwszemu. Tak, zwłaszcza, że pierwszemu, a za to... Pieprzymy się z nim już drugą godzinę. Drugą? Nie, bo, nie, nie, nie. Bo jesteśmy debilami. Robimy to od 18 i wycie. Tak, 5 godzin to robimy. Chciałbym dużo wziąć na siebie. A tak nie pomyślałem, przekombinowałem. Wyciąłem ciszę. Wiecie, jeśli robicie coś tam innego, składacie, no to okej, nie? Ale jeśli na... Nagrywacie rozmowę. Półtorej godziny. Wycinacie, kurwa, ciszę. To z rozmowy półtorej godziny zrobiło się pół godziny i nie da się tego słuchać właściwie. Nie da się, trudno. Skoro to jest też podcast edukacyjny, jak robicie coś AutoCity, róbcie zapisy. Tak, róbcie zapisy. Tak, zapisy. Przede wszystkim zapiszcie pierwszą wersję, tą surową taką, nie? Bo... Tak. Czyli tak. Tak, to jest lepsza niż bez ciszy. Tak, teraz czuję za to się bardziej zmotywowany do nagrywania. Dowcip się wyostrzył. Ostro. Tak. Ostro wyostrzył. Tak, ostro jak... Tasak. Jak tasak. Wow. Trafne porównanie. Więc może wrócimy wcześniej. To jest właśnie... Wcześniej, to znaczy. Uwaga. Zapraszaliśmy ludzi. Tak. No, właśnie, na tej części, która się wycięła. Tak. Mówiłem, że naukowy bełkot jest super i muszę to powiedzieć jeszcze raz, mimo że tego nie słyszeliście. Naukowy bełkot jest świetny. A, czyli ja również znowu pozdrawiam moją koleżankę Olę, która mam nadzieję, że to obejrzy. A, wiem, co mieliśmy powiedzieć w tym momencie. Tak? To dotrwało do tej minuty. A, to tak. Tak. Prosimy o wpisanie w komentarzu. Morenka podcast.
ASMR. Dzięki. Tak. Będziemy wiedzieć, że jesteście z nami. Tak. To teraz już możemy nawet powiedzieć, że oficjalnie już mamy swojego maila. Tak. Wcześniej mówiliśmy, będziemy mieć maila, który będzie się tak nazywał. Oczywiście usunąłem, teraz już go mamy. Jesteśmy ludźmi z przyszłości. Tak, więc ludzie rozmawiają w show. Małpa@gmail.com. Wow, ale to powiedziałeś po angielsku. Idę po akcesoria do mojego żartu finałowego na outro, bo już wymyśliłem. Wow. Tak, to jakby macie dwa outra, tylko pierwszego nie widzieliście jeszcze, więc to jest znowu problem. Nie, wrzucę to na koniec, bo ta końcówka jest akurat spoko. Wszystkie kolory. Wow, fajnie, że robimy od razu jakby backstage. Jakby już mówimy, jak się skończy. Możecie zajrzeć za kurtynę. Wow, przełamujemy czwartą ścianę. Wow, niesamowita sprawa. W ogóle obraziliśmy dużo ludzi w trakcie przerwy. I chciałbym obrazić chyba ponownie. Nie wiem. No, obrażaliśmy głównie Marcina. Ale obraziliśmy go wcześniej, więc. Tak. Chyba starczy. T-Word. Muszę przypomnieć, bo to jest na tej wyciętej części. Na naszym podcaściku obowiązuje T-Word. Nie wolno nam używać. Wiecie, jak jest tam tych... Kilku... Nie trzech, ale też nie jeden. Słowo klucz? Te. Mówimy o T-Word. T-Word. I... No jakby nie możemy powiedzieć. Tak. Będziemy pisać do Bartka i Kuby, ale... Ale raczej nie. Tak. Jest sprawa. Przypomnij mi, jak... Powiem coś o outro. Tak. Masz mi przypomnieć, jesteśmy z przyszłości. Jesteśmy z przyszłości. I to jest prawda. Tak, już teraz tak. Teraz już oficjalnie jesteśmy tak, z przyszłości. Wow, to jest prawdziwe. Tak. Wow, zaginamy czasoprzestrzeń. To jest coś niesamowitego. Tak, dlatego ja... To jest nadcast. Tak, to jest wow, to jest, nie jest podcast, to jest nadcast. Nadcast, wow. To jest po prostu... Wow, w ogóle tak jak jest tak stupy do grana, chłop cały czas wychodzi, przechodzi, ściany kopie. W ogóle dogrywki są świetne, moim zdaniem. Nie, naprawdę. No, jesteśmy po prostu, nie wiem, 4-5 godzinach. Tak. I jest masakra. Nie myślałem, że to jest takie trudne. Ja też. Ja myślałem, że usiądziemy sobie, pogadamy sobie na kanapie, jak ludzie... Tak, i wrócimy do internet. Nie? A się okazało, że Audacity nie chce z nami współpracować za bardzo. I wysłanie plików i... No. Wszystko, generalnie. Ogólnie to nie chce z nami współpracować. Zresztą, jakby... Nieważne. To mogła być wasza reklama, Wedel. To mogliście być wy. Ale zamiast tego jest Mieszko ze swoją rtęcią, to on wygrał konkurs. Wow, i teraz nie wiem, czy na to Mieszko już był, a i właśnie też nie wiem. Wow. Teraz zakrzywiło się ostro. Ostro się zakrzywiło, bo teraz... Wiesz, dlatego manipulacja czasem jest trudna. Tak. Trzeba uważać. I tak. Doktor Strange musiał naprawdę być mądrym człowiekiem, żeby ogarniał to. W ogóle manipulacja to jest średnia sprawa. Co, nie Wardenga? Goniam raci wcześniej. Dobrze. Kolejny, dobra. Proszę nam gonić. Trzeba zapisać tagi w końcu. O. Tak. Tak. Lekcja kolejna. Tak. Znaczy ja już zapiszę może. O! Tak, więc zmienimy ludzi, których dzisiaj już obraziliśmy. Jest to... No ja. Marcin. Nie. Czy mogę poprosić ciasteczko? O, tak. Proszę. Dziękuję. Wardenga. A, nie, dobra, daj mi łyżkę swoją. Łyżkę, nie to raczej. Okej. Tak wygląda na tych łyżkach. Właśnie sobie uświadomiłem, czy tam to jest nagrywane jakby obraz też? Tak, to nagrywamy obraz. Kończę myślę o Marcinie i Wardengi. Nie widziałeś, że nagrywano obraz? A no nie. To cześć. Jeszcze raz, jeżeli machałem, a jak nie machałem, to cześć też jeszcze raz. Generalnie mam wrażenie, że chciałbym coś powiedzieć, ale boję się, że już powiedziałem wcześniej. No. Jakby już nie mam tego flow, którego... No, już to trochę się wypaliliśmy. W ogóle nie. No, też... Nie wiem. Mam żarty, ale to jest to, co myślę. Tak, prawdopodobnie. No to mam okulary. No wiem. Wiesz? Tak wyglądają okulary. Dobra. Wiesz, do czego to służy, gościu? Nie masz pojęcia. Nie mam pojęcia. Dobrze. To jest w ogóle przegięta sprawa, to co my zrobiliśmy dzisiaj. Z tym wszystkim. Nagrywa w sumie po 5 godzinach walki. No, to mamy 45 minut materiału.
Tak. W tym... to już ludzie będą wiedzieć. W tym 10 minut nas nie było. No, ale teraz już wiecie. Teraz wiecie, no, więc to nie jest spoiler. Ale my za to, po popatrzeniu na to i z oswojeniem się z tą myślą, chcieliśmy trochę przeprosić, bo było to tak niekulturalne. Nie. Ja się zreflektowałem na przykład trochę. Ja uważam, że to było konieczne. Tak, trzeba, tak. Ludzie mnie wytrzymali. Wiesz, bo trzeba skopcić szlugę. Czy to jest propagowane? Chyba nie. Nie. No nie mówmy tak. Znaczy... Cholera. No, dokładnie tak jest. Bo ja się dużo żartów, które jakby powiedziałem już, które są już jakby na filmie, ale które są niedograne. W sensie, no to, nie wiem, ja zapominam właśnie to wszystko. Ja to ogólnie wszystko. Już mogę. Już możesz mówić żarty? Ja już wszystko mogę. Nie, to musimy... Ciekawe jak wynik meczu. Bo to zaczyna się w przyszłości, więc tak. Już znamy go. Już wiemy. Że jest... Tak, już wiemy o tym, dokładnie, że mecz zakończył się wynikiem 2-1 dla Polski, tak? Wow, jesteśmy do Polski. Fajnie, tak. Super. Oba gole strzelił Rochmistrz Pilecki, brawo! Super. Tak. Więc Izrael znowu na podupie. Znowu... Historia jest okrutna. Ajajaj. No ja się miałem lepsze obozy sportowe. No tak mnie to bawi. Izrael powiedziałby, że nie tylko. Także no dzisiaj, jeśli naprawdę życie na zdejmu, mam nadzieję, że ten żyd tego nie obejrzy. Ja czuję, że zaraz oknami polecam. Jesteś. To jest przejebane. Ja muszę to powiedzieć. Przypomniało mi się coś. Uwaga. Słuchaj. Masz tak. Syryjczyka. No. Mówisz na jego kurwa jak? Syryjczyk. Wierzy kurwa w tam Allaha swojego, nie? Mhm. I okej. Jest kurwa se Polak. Mówisz na niego kurwa Polak, bo z Polski jest, nie? Kurwa jest chrześcijaninem, nie? Uwaga. Izraelczyk kurwa. Żyd. Jak się nazywa? Żyd. Obywatel? Żyd kurwa. Wow. Bo jest Żydem. Wow. A kurwa jak gdzie indziej Żyd mieszka? No. To... No tak, Żydzi mieszkają gdzie indziej też. No tak! A wiesz, że Polak mieszka no tak. Zagraje, co to nazywa? Kurwa Polak, nie wiesz co? Tak, ale... Ale chodzi, chodzi o wiary nazwa, rozumiesz? No nie, no. Że... Izraelczycy mieszkają. Ale kurwa się mówi Żyd. Wszędzie mówią Żyd. Izraelici. Serio? Tak, ale każdy Żyd jest obywatelem Izraela, rozumiesz? No, każdy. Tak? No. No. I właśnie to jest pojebane. Wy nie rozumiecie tego fenomenu, ja nie wchodzę na aż takie wysokie linie teraz. Ja się zatrzymałem chyba. Nie, powiem ci, ta dogrywka, nie wiem. Jest ciężka. Nie, tak? Jest... No, zmęczony trochę. Ja nie jestem w ogóle zmęczony, ja teraz jestem w szczytowej formie. Ja nie nadrabiam w ogóle falami mózgowymi do was, nie, bo jestem... Mam nadzieję, że te fale będą nadganiać. No, chociaż tu napierdala. No, bardziej wcześniej jakby... Widzisz to czerwone? To jest poziom śmieszności. Poziom śmieszności. Napierdalamy w granicę. Ej, mam wrażenie, że... Wcześniej byliśmy tacy głośni chyba. No wcześniej... Albo no, sięgaliśmy tutaj. Albo nie wiem, co my robiliśmy. Znaczy, mi się wydaje, że my teraz głośniej mówimy. Nie, mi się wydaje, że raczej nie. Czekaj, a może mówiliśmy w ten sposób i tak było? Nie, no, no, no to nie, ale... nie, po prostu teraz dżemy pizdę. Dremy morden. Nie, nie, teraz, bo wiecie co, zostawiliśmy jeszcze ustawienia z nagrywania Morenka SMR tego epizodu i tak głośno ten mikrofon rejestruje. A, wiecie co? To nie. Przypomniało mi się coś. Backstage. Przypomniało mi się coś. Tak? Że mieliśmy zrobić próbę mikrofonu przed, bo zawsze powinno się robić próbę mikrofonu. I może teraz strasznie chujowo to już mieć. A no tak. No może. Trudno. Klaśnijcie. Trudno, przecież już od samego początku nie szanujemy widzów. I to akurat zobaczycie. Tak. Ale to by było posrane, jakbyśmy to wrzucili na początek i ludzie by w ogóle nie wiedzieli o co chodzi, a dopiero potem byśmy zaczęli podcast. Ja wiem, co zrobić. Witamy w prologu. W przyszłości. Witamy w prologu. Witam w przyszłości. Jaki film? Chciałbym zobaczyć, jak film tak zrobił w sumie, że. Wow. Żeby był najpierw początek, jakby a później koniec. Nie, jakby na początku koniec, potem początek. No. Wow. No, to jest, ma sens. Czekaj, gdzieś tak już na pewno było, gdzieś widziałem. Tak, ja też widziałem. Chcę spróbuję sobie przypomnieć ten koncept, czekaj. Piszcie w komentarzu. One man, one time. Co?
Bo najpierw był koniec słoika, a potem początek końca tego człowieka. Wow. Wow. A no on umarł, nie? Tak, co? Umarł ten gościu. Wow. Wykrzałeś się? To kurwa... No nie wiem, no, ale nie, no... Pęka się... No nie będę tego mówił, no... Każdy wie, każdy wie co się stało. Wow, nie wiedziałem, to skąd. No wiesz... To... Ty za bardzo wiem o tej czynności, za dużo jakby... Nie. O stronie? Nie, jakby, że powiem o tą drugą, o tej drugiej stronie. A, no. Że coś do, nie z dupy. O, no właśnie. O, i pa... Myślę, że po tym filmie to się zaczęło. Tak. Mówi, o, chciałbym być jak on. Ale on do dupy zrobił się. Ej, teraz naprawdę, jakby wrzuciłeś na początku. No to by było poryte. Tak. Zróbmy to. Nie, nie róbmy tego. Nie, bo to by było śmieszne, tak? Gdyby ktoś obejrzał potem całość. Ale kurwa nikt nie obejrzy całości. I co, i Morenka napiszą na samym początku? A, no w sumie dobra. No właśnie. Tak. Więc teraz pro tip. Jeśli chcesz mieć mindfucka, a nie, bo już nie zadziała wtedy, no obejrzysz początek. No tak. Chyba, że... Ja. Czekaj, wow, to jest bardzo skomplikowane. Jest godzina 23.30. No. Wcześniej było 20.30. No, ale fajnie, fajnie. Fajnie, przez 3 godziny zmieniliśmy. Zdążyłem zgłodnieć. Tak, mieliśmy zjeść, ale... Wyjść zrobić trochę rzeczy. Trochę widzów, tak. I nagrywamy dalej po prostu. Tak, tak. Nie jestem zdumiony, że teraz powstało. Ale... The other day, this guy told me to go fuck myself. And you know something? I can. Just watch. Widziałeś ten filmik? Uuu, do nadrobienia. Ja z tym nie siedzę, jest tak głęboko w internecie. To jest stara sprawa w miarę. No ale już. Pokażę wam po. Bo teraz nie wypada. O czym, czego? Maciek. Nie mogę nawet tytułu za bardzo mówić, bo są brzydliwe. Okej, ja nie mów. Jak nięcina, kurwa, człowieku. Po prostu. Sobie Maciej milczał teraz kurwa 5 minut. No, ale jakby spolował ten jak nicinę, to miałby to byłoby dobre. Tak. Ale tylko rzuciłem jak. Wiecie, jak nięcina to jest mięso, tak samo jak cielęcina, nie? Tak. No. Jakim kurwa cielakiem trzeba być, żeby nazwać kurwa powiedzieć skośny murzyn. Ja. Chyba już o tym mówiliśmy. Nie wiem nie, czy. Obraliliśmy już pana Marcina, aha. Też pana. Na pana! Ojo! Trochę przegiąłeś. Nie przegiąłeś tak. Trochę tak. W sensie przegiąłeś nazywając go panem, a nie panem. Więc, no cóż. Bo wiesz, jak ktoś jest innej rasy, to można się z niego śmiać. Tak. Tak działa się. Instant. Przecież, no tak to działa. No przecież jak jesteś biały, to musisz śmiać się z czarnego, nie? Tak, a jak jesteś czarny, to ci śmiesz. To nie masz prac. Nie. Koniec. Wow. Czyli wszystkie kolory możemy nazwać jednym, jakby? Tak. A, bo tu nie ma żartu o mojej prawej lewej ręce. A, o nie. Nie ma żartu o twojej prawej lewej nie. ręce. Tak. O nie. To jest bardzo istotny żart i tak. Chyba musimy o nim powiedzieć. Tak, więc ja nie odróżniam stron. Dla mnie prawa i lewa to jedność. A, to jest ciężkie. To jest ciężkie, ale dzięki temu podcastowi dowiedziałem się, że leworęczni, ich prawa strona, to też moja prawa strona. Trochę zmienia moje życie. Bawi uczy. Bawi uczy. Nie jest mi lor. Tak. To nie działa lustrzanie, to jest no, tak samo. On jest na leworęczy, to jego lewa. Tak, teraz już to wiem. Ale protip, jeśli ktoś, jeśli ma znajomie odróżnia rąk stron, mówcie ręka pisząca i nie pisząca. I tutaj mały kruczek dla leworęcznych, to nie działa. Nie, w sensie... Musisz za nich strony, ja już tak wygarnę. W sensie... Znowu kierunki, lepiej tego nie tłumacz. Tak. Może ja nie. Czekaj, znaczy ja tak. Będę kontynuował, tak? No. Czyli, jak mówisz leworęcznemu, no. Że ta, co pisze ręka, to on zawsze będzie miał lewą, więc musicie to mieć na względzie. Tak. To, no, bo tak. Gorzej, jak pisze z dwoma rękoma. To ten, Dawidczyk chyba robił. Ja też pisał lustrzany.
No bo mu się pojebało, bo słuchał ciebie. Tak, ja się był leworęczny, a ty mu powiedziałeś, że... Tą piszącą. Tą piszącą w stronę. Dobrze, tak. No. Da Vinci to był taki przekój. Trochę kozak. No. No, znaczy generalnie Da Vinci i ten Newton to też taki kozak. No. No. Fajni ludzie. Nie pojebało ich aż tak jak Tesla na przykład. Z promieniami śmierci. W ogóle... Wiesz, czemu Tesla był biedny w ogóle? Nie wiem. Bo... Kurde, nie wiem, jak się nazywał ten facet drugi. Proszę, nie róbmy motoryzmów. Albo dobra. No, w każdym razie Tesla pokłócił się z kolesiem. Tesla jednak się... Nie pamiętam, więc nie będę wymieniał imienia, żeby się nie śmieszyć. O to, że... Bo jeden uważał, że prąd zmienny jest zajebisty, drugi, że stały. Mhm. Pokłócili się o to. A to nie z Edisonem było? Chyba, no, z Edisonem bodajże. Czaisz to? Kolesie w XIX wieku kłócili się o to, czy prąd zmienny, czy stały jest lepszy. To były problemy XIX wieku. Ej, wow, my się też o to czasem kłócimy. O, prąd zmienny i stały? Tak. Czy pijemy tylko czystą? Czy whisky? To jest wow. Prąd zmienny, ale stały. Stały, dokładnie. Pojebane czasem. Co? A to co? Cerka Tesli. Co? Co? Cewka Tesli? Pogadajmy o cewce Tesli. A dla tych, którzy mówią fizykę, wiedzą, że to nie jest zabawne, bo tak coś istnieje. On się nie zna. Piszcie w przeglądarkę książę Albert Piercing. Czy będziecie wiedzieć, co można zrobić z cewką Tesli. Pokażę wam cewkę Tesli. Okej. Ale pisz tak, jak mówię. Nie. Wow! Coś. Nie, aha. Nie, aha, to jest ale poczekaj. Poczekaj. Nie. Wow. Nie róbcie tego. Wow, córka Tesli. Bodo. Każdy dzień to naukę. Wow. Tak. Fajnie, fajnie. Podoba mi się. Nie, nie zrobiło się. A co jak pomylę to z tym klaśnięciem na początku? O nie! A już na początku jest... Shit dog! 20 różnicy między nimi, więc myślę, że się kupujemy. Wiesz co? Między filmami też mamy kurwa godzinę różnicy, a nagrywaliśmy jeden raz. Prawda? Jak to? Nasza audio trwa 30 minut, a nagrywaliśmy półtorej godziny, wiesz? A no dobra, no. No ale klasyczka na początku jest, tak? No tak, dobra. Dobra. Dobra, dobra. W ogóle to byśmy wiedzieć, ale nie zrobimy tego. Nie wytniemy tego. Nie, my jesteśmy sobie prawdziwi tym, co robimy. Tak. Jak... To nie jest nie leniwość, no ja, bo jesteśmy prawdziwi. Jak zespół Big Cyc. Tak, on prawdziwe kawałki robi. O, kupię. W ogóle koncept zespołu Big Cyc jest rozpierdalający. Jakby sama koncepcja, że koncert zagra Big Cyc. Jest dość potężny. Może tego nie cenzuruję. Ale no, w sensie nazwy. No, bo to mamy nazwę. No, ej, czeku, nikt ci nie powie w radiu albo na telewizji cyce, no. Dydle, bums, bimbały. Cycunie. Proszę, mam też chcę, kurwa. No, nikt tego nie powie. Nie. Szukam inspiracji właśnie. Zajrabym szugę, no i zrobię to. Jak to skończymy? Nie robimy drugi raz wyjścia, bo to już nie będzie zabawne. Nie, to już wtedy będzie po prostu zjebane. No, ja w ogóle zastanawiam się, czy był żartą Mieszko. Nie wiem. Chyba nie było. Mieszko? Nie, że Mieszko stworzył Macherę. Ale nie wiem, czy było. Tak, było chyba. Chyba było. Dobra, to nie będę pytał. Jak nie będzie, napisz w komentarzu, to opowiem. Tak, to jest... Będzie pamiętał sobie. Tak. Będę wiedział. A co tam? Z wiadomości. Rzeczy. A, no tak, rzeczy. Nie wszyscy, którzy oddają się tutaj, mają życie poza tym podcastem.
Nie wszyscy mówisz? Nie wszyscy mają. A ty mówisz, że zostajesz u mnie do jutra i nagrywasz odcinki. Tak, no, na 10 miałeś... tygodni do przodu. Tak, żeby się, wiesz, nie plotkować po prostu, nie będę siedzieć tutaj i nagrywać. Tak. Po prostu od dzisiaj wprowadzam plan 2 podcasty na dzień. Wow. Ma plus jeden. Żeby wam nas nie brakowało. Wiem, jak tęsknicie. Oj, wiem. A zjem sobie jeszcze jeden kawałek. Coś chcesz? Nie, smacznego. Jedz. Częstuj się. Patrz. Częstuj się, no jedz. To jak pierdolę. Dobre? Smakuje ci? No dobrze. No co ci chodzi? To jedz. To pojrzę Nutellę, temu stanie. Co? Co? Zaczynamy. Jest po 22. Morenka ASMR. O mój Boże. Pietrek Kogucik. To jest moja ulubiona postać. Pietrek Kogucik. Who's that? Jean-Claude Van Damme napierdala z półobrotu, no. A Steven Seagal łamie kości. A kojarzysz taki... Siła rażenia. Pan Waszek stworzył? Nie. Nie. To... Pielęgniarki z Mącznej. No taki... No. Powiem ci, że Pietrek. W sensie ogólnie Pietrek Kogucik, no to jest ten od Morenki, nie? I on stworzył koncept postaci urzeczywistnieniem postaci takiej mega zafiksowanej tylko jeśli chodzi o seksik, nie? I tak dalej. No bo on ma tam jakieś problemy ostre. W różnych sferach i widocznie nikt mu tam w życiu nie pomagał, tylko każdy śmiesznie, tak. Nagrajmy go, tak dalej. Wyrobił siebie tam kretyna i tak dalej. No i on niby w szpitalu psychiatrycznym skończył. Tak? Wow. To ale zasłynął z takich filmów jak Pietrek Kogucik jedzie do sklepu po kondony, albo Gremin i Szpak to dwa pedały. No takie filmy, wiesz. Ogólnie śmieszne, ale jest tam element tragedii ludzkiej. Zresztą jak w wielu rzeczach, które tak. Się dobrze sprzedają. Kononowicz tak, z Majorem. To jest przecież bijasz z kilometra. To. Tak powiem, wracając już do pana z dupy, który ładnie to podkreślił. Nie wiem, czy widziałeś to? Nie, ale nie wiem. Ale to może. Jest tak, że powiedział, że to może być tak, że to nie... No sam Kononowicz raczej nie wpadł na taki kontent. Nie, no to nie ma szans. Że ktoś kreuje to... I... To jest kreowano bardzo, tak, bardzo dawno. Boborów? Nie. Pan, wiesz, ten pan... To pije alkohol. A raz. Pił. Aha, że ten od Jagódki. Pan Jagódka, tak? Nie, czekaj, teraz taki Monteverest dajemy. Pan Jagódka się nazywa na pewno. Poziomka! Pan Jagódka, poziomka. Leśny, mały taki, kurwa, jakiś niebieski owoc. Jak on się nazywał? Taka porówka, kurwa, nie wiem. Banan! Wilczegody vlog. No, pan Poziomka, no nie wiem. Mordo, dograsz mi się do odcinka? Jakiego? Wilczegody vlog. Wilczegody vlog. Tak, mogę się dograć. Mogę być wilkiem, mogę być wilczegodą. Widzę, Maciek tutaj nie mówi za dużo, ale jak już coś powie, to tak... Tak. Tak, takie bomby, muszę takie Hiroshimy puszczać. Tak, to jest bomba car. Tak. Kononowicz, no to wiesz, to jest postać kreowana już od czasów... Kiedy jeszcze zespół... Tam, gdzie był Mieszko. Mój koleżko? Tak, ten. Jak się nazywał ten zespół? Nie mam pojęcia, wiem, że był Mieszko. No był Mieszko. No był z kimś i... Chyba? Tak? Później nie wiem, co był dalej. Nie idziemy w stronę dynastii Piastów, dobra? Nie. No dobra, wolę o tym nie mówić, bo popełnię jakiś Monteverest kolejny, ale no wtedy była piosenka, oni nagrali... Kononowiczu? Tak. Wow, to ja tak... Nic by nie było, bodajże. Mhm. I tam Kononowicz ogólnie startował na prezydenta, dawno temu. No to właśnie była piosenka o jego planie wyborczym. W sensie tam wiesz, no... Znaczy, jego plan wyborczy, no... No nie.
Kurwa macie, jak się nazywa ten zespół? Teraz mi będzie to, to trafić. No i wiesz, z Conanem tak to jest. Ciężka sprawa to jest. Czasem mi się to ogląda tak, że haha, no można się pośmiać, a czasem tak, że no... Nie, no miałem... Że tam tyle osób na to patrzy, a nikt tak naprawdę... Nie chce mi pomóc? W sensie, nie, bo to jest podawanie... To jest, ja nie lubię tego pierdolenia w ten sposób, bo kojarzy mi się z pewną osobą. Ale że to jest takie dawanie ryby, a nie wędki, to jest kurwa prawda, bo wiesz, przyjeżdżają do niego ludzie, robią mu zakupy i tak dalej, tylko że to go dalej w tym podejściu lajtowym do życia trzyma, tak, to... że on nic nie musi robić, tak, nic, no. Tylko wszyscy mu przynoszą jeszcze... za to, że jest sławny i że jest niby taki super. No jeszcze mniej samodzielniałem, znaczy jeszcze jest mniej samodzielny niż był. Bo no. No. I... Nie wiem, co jest gorsze, ci powiem. Czy żeby zdał sobie z tego sprawę, jak życie naprawdę wygląda? Nie, czy znaczy kiedy ja... jest w tej bańce swojej, nie? Się... Bo w bańce jest bardzo wygodnie, no, zawsze. Tak, tak. Tylko ona może mieć pechno, niestety. Ta, no, ta bańka tak. Może pierdolnąć, a wtedy bo jest zbyt fajnie. No i generalnie, ja jakby za mało oglądałem w ogóle jakby, więc żeby się pytać na temat troszkę. Co to jest? To jest śmietnik. A nie, no. Co pokazujesz? To jest śmietnik. A. A co myślałeś, że to jest? Nie wiem, jak... To też są, zdaniem. Dobra, no... Świetnik? No ale... Świetnik? A może chobok? A może chobok? Wybierz mądrze. Choose wisely. One chance. One opportunity. Just one. Wow, ale jestem bardziej tu. Pikem! Chobok! Ili śmietnik. Wybieraj. Wybieraj. Czego to jest? Co to jest? Chobok czy śmietnik? Śmietnik. Chobok? Świetnik. Świetnik. Świetnik, tak. Chobok? Świetnik. Świetnik. O, wygrałem. Nie, tak dobrze, wygrałem. Co? To, to co? Chobok? Tak, nie, świetnik. Weź chobok. Dobra. Jaki chobok? To jest śmietnik! Świetnik, chobok! Tak wygląda jeden z filmów na kanale Conana i Majora. A, no. Tak. To jest piękne. Tak. Po białostocku się mówi chobok. Jaki chobok? Jaki chobok? To jest śmietnik. Ja ci powiem. To jest ta. Pachowoś mówi pojemnik na śmiecie chobok. No i nie wytłumaczysz. No i nie wytłumaczysz chobok. To jest śmietnik, to jest pojemnik na śmiecie chobok. Ani nie wytłumaczysz Conanowi, który płacze z byle powodu. Ani nie wytłumaczysz Majorowi, który nie wciąga nitro. Tak, proszę, nie zakładaj tego jeszcze, bo zaczynasz mi żart. Nawiązując. Dobra. Wow, poczekajcie, muszę zejść po jedno akcesorium. A. Szybko, bo to będzie ważne. Okej. Okay. Już musimy kontynuować ten... tą wywrotkę. Ten, wow, pół godziny do grywki minął właśnie teraz. No, fantastycznie. Fantastycznie. W ogóle trochę czuję się jak w celniku, bo no, my to nie my, a... Tak, a ta dogrywka jest chujowa. A, wow. Znaczy... Jest... Tak. Nie jest tak dobra jak wcześniej. Tak, nie jest tak dobra jak to wcześniej. W sensie, nie, wiesz, jak będziemy powtarzać to nieskończone, że jest chujowsze, to jakby nie zadziała dobrze. Dobrze, więc... Co? Macie się obraził. Ja obraziłem nas. Chociaż, że nasza dogrywka jest chujowa. Czemu? Bo tak. No. I strasznie miły jesteś. Mogę cię stąd wyprosić? No, a, i tak już mi wyprosiłeś w sumie. To już tam, kilka razy w nagraniu. Już dwa razy czy trzy. No. Nie, ja cię zaprosiłem. Nie, no, tak. Po prostu cię odproszę. Jak jesteś odproszony. Tak. Chciałbyś kawałek? Nie, nie. No dam ci. Nie, chcę po prostu się pijesz. Byś się stresował. Smacznego. Mnie ktoś stresuje. Tak. Dobre, czekoladowe, co? Mhm. Telefon. Fajne. Czy chodzi o bębny? A, to nie kalambury. Czekajcie. Mogę na chwilę twój telefon? Włącz YouTube'a. Masz YouTube'a? Włącz YouTube'a. Dobra, robimy imprezę. Musimy być chwilę cicho. To jest bardzo ważne. Mam taki... Wprowadzę was w taki klimat, który nikt was nie prowadzi tak szybko. Dawaj. Czy my możemy robić takie rzeczy? Mhm. Nie. Czy... Chyba nie wiem. Ja chcę mi się kichnąć, a... Na zdrówko.
dobra. To ta przyjemna część, ale jest wesele. Podawany jest rosół. Tylko, że wszyscy na sali wstydzą się jeść. Jak ktoś z obok. Nawiązuje do kogoś, tak? Tak, nawiązuje do tego, co mówiłeś. Tak. Wyobraź sobie to. Jest taka kurwa. Leci ta muzyka i... Żartowanie konia odpowiedziane w odpowiednim momencie zdecydowanie. No, to jest... I jest taki trener tak. No, tak. No, fajne. Dobra, ile już mi powiedział na takim... Nie wiem. Jak na trzech facetów? Tak, no, to dobrze. Na rozmawiających show. No, ludzie rozmawiają show, teraz tak. Już to jest pewne. Tak. Teraz już właśnie, bo my, wy... Nie, oni obejrzeli jeszcze moment, w którym dochodzimy do tego tak. I wtedy się kończy nagranie i dalej. Tak. Tak, no to super, no to i wiecie. Znaczy skoro jak wrócimy, to już to widać na kanał pewnie. Tak, tak. Widać, o, i widać pewnie tytuł. Ludzie rozmawiają w show. Odcinek pierwszy. Tak. Jaki to nie może być. Prawie powiedziałem T-word. Tak. Oje. No, oje. No nie mam T-pasa. Ani N, tak. Ani bypassa. Tak, dobrze. No tak, spoko. Tak. Wow. Więc... Powiem wam, że to było... wiecie co? To była przekroczona potrójna granica. Czwarta się na świecie? Potrójna granica. powiem tylko tak. Tyle. Pakuj kasę na woły i spierdalamy. Tak. To jest żart, to zrobią trzy osoby? Jeśli... Czyli my. Ale ja wszystkich już to wprowadzę. Tak. Nie, bądźcie ostrożni. Otóż... Na platformie wiecie, że... Nie bójmy się tego słowa. Netflix często wrzuca ostre gówno, jeśli jest... Gorące gówno. Gorące gówno, którym oblewa nam twarz. Tak. Kiedy coś jest reżyserowane i przez nich, nie w ogóle, ale film Potrójna granica jest zajebisty, chcecie go zobaczyć. Ale nie traktujcie go poważnie. Nie traktujcie go tak. Poważnie, zdecydowanie. Kreuje się na takiego, co tak. Chciałby być poważny. To jest ten najebany wujek, który zapiął jeden guzik do koszuli więcej i myśli, że może iść na parkiet. Tak, dokładnie. Nie działa to, nadal jest cały spoton na tego. Trafne porównanie Stanisławie. Dokładnie. No, ale głupota bijąca z tego filmu jest nie do pomyślenia. Tak, naprawdę. Można się przerazić, albo po prostu się śmiać. Tak, my wybraliśmy drugą opcję tak. I cieszę się z tego. Tak. Więc... No... Pakujmy kasę na woły. I spierdamy. No, tak. Tak, mamy spierdalać? No, spierdalamy. To już myślicie? Tak. Dobrze, tak. A więc... No. Jako, że tamten. Tak, jako, że tamto nam nie wyszło, tak? Tamto nagranie usunęło się. Tak. Jesteśmy z przeszłości. Nie, jesteśmy z przyszłości. Dobra, spierdaj. Nie, chodź tu. No, nie, serio, spierdaj. Róbcie sobie te rzeczy. A. Nie, chodź, jesteś ważny do tego. Tak? Tak. Ale... Koniecznie. No dobra. Chciałbym już iść. No to jeszcze chwila. Ale nie płacicie mi już teraz. No. Ci nic nie płacić. Nic nie płacić. O! Wow! Joink! Popatrzcie tam. A to posłuchajcie, może wsiądę obok was. Tak. A to jakbyś miał dało się rysnąć. Chodź tu.